Witam Was bardzo serdecznie. W tym epizodzie podzielę się kilkoma patentami dotyczącymi obsługi, ale także przydatnych tipów czy patentów dla kamery DJI Osmo Action. Patent numer jeden to jest zmiana ekranu pomiędzy ekranem tylnym a przednim. Pierwsza forma to jest forma głosowa, dźwiękowa. Widać, że tutaj mamy na górze po prawej stronie ikonkę poleceń głosowych. Screen switch. Druga forma to jest przyciśnięcie przycisku Quick QS i przytrzymanie. I trzecia forma zmiany to jest podwójne kliknięcie. Tak jest. Patent numer dwa jest taki, że żeby zapobiec gaśnięciu tego przedniego ekranu, jak i tylnego, trzeba przejść do ustawień i wyłączyć auto sleep mode, czyli tryb auto sleep z jednej minuty, najlepiej przełączyć go na tryb never. Never dlatego, że mamy tak czy inaczej ustawienia oszczędzania energii, wyłączenie kamery po 5 minutach braku aktywności. Podczas nagrywania możemy regulować jasność ekranu poprzez przeciągnięcie palcem w dół. Zmniejszamy jasność i w górę zwiększamy jasność. One. All right, it's on. And now we can mount the camera. Then we can switch. Kolejna bardzo przydatna funkcjonalność: podczas odtwarzania filmów możemy regulować jasność poprzez przeciąganie góra-dół z lewej strony, ale także dźwięk poprzez przeciąganie prawej strony. Kolejny patent to możliwość przejścia do danego trybu menu poprzez przeciągnięcie na cztery strony ekranu głównego, ustawienia, rozdzielczość, manualne i auto ustawienia ekspozycji i odtwarzanie. Zwróćcie uwagę, że tu pojawia nam się taki biały paseczek, taka kreska biała, to znaczy, że w tę stronę możemy przeciągnąć. Podobnie tutaj pojawia się ona na dole, czyli pociągamy ją do góry. Analogicznie mamy w ustawieniach klatkażu i rozdzielczości, pojawia się na górze. Nie pojawia się natomiast w przypadku ustawień ekspozycji. Możliwość zdjęcia drzwiczek bocznych, wyciągnięcia. Drzwiczki można łatwo zamontować. Pamiętaj o tym, że przy wyjętych drzwiczkach kamera nie jest wodoszczelna, natomiast umożliwia ładowanie z bezpośredniego źródła zewnętrznego bez ściągania ramki. Do kamery możemy śmiało zamontować adapter do GoPro, który umożliwia montaż na statywie. Widać, że kamera ładuje się także podczas nagrywania poprzez zewnętrzne źródło USB typu C. Kolejny patent: jeżeli chcemy podczas nagrywania zmienić ekran, trzeba pamiętać o tym, że nasze nagrywanie będzie przerwane. Po chwili nagrywanie kontynuowane jest.
Żeby zaoszczędzić baterię, możemy bardzo krótko przycisnąć przycisk Power. W tym momencie kamera jest uśpiona, jeżeli chcemy ją pobudzić do działania, ponownie naciskamy Power. Screen switch. Screen switch. Voice control. Start recording. Stop recording. Stop recording. Start recording. Stop recording. Screen switch. Screen switch. Kolejna sprawa to fakt, że komendy głosowe trzeba wydawać z pewnym odstępem. Nie możemy tego robić bezpośrednio po sobie. Start recording. Take a photo. Take a photo. Screen switch. Screen switch. Jak widać, kamera reaguje na większość komend, które wydaje. Start recording. Nie wiem, czy można ją obudzić. Wydaje mi się, że nie można jej obudzić. GoPro można obudzić bezpośrednio. GoPro turn on. Natomiast jest kilka takich poleceń, szczególnie w trybie fotograficznym zauważyłem, kiedy nie jest podatna właśnie ta kamera na komendy głosowe. Musicie pamiętać także o tym, że gdy kamera jest mokra, ekran wyświetlacza nie działa, wtedy trzeba używać przycisków. Żeby zanurzyć kamerę w wodzie, musimy zamknąć przede wszystkim te drzwiczki zewnętrzne i pamiętać o tym, żeby zamknąć je dobrze do końca. I żeby też zabezpieczyć samą baterię, czyli użyć tych wskaźników. Jeżeli myślicie o tym, żeby zamienić czy zmienić właśnie pokrywę obiektywu przedniego lub też zamontować filtr, trzeba pamiętać, że za pierwszym razem bardzo ciężko się odkręca tę pokrywę i trzeba albo jakąś dźwignię zastosować, albo tutaj przed zadrapaniem uchronić tę kamerę i zastosować klucz lub coś, co może wywrzeć większą siłę na obiektyw, oczywiście z wyczuciem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. To były moje patenty dotyczące użytkowania DJI Osmo Action. Mam nadzieję, że dzięki nim użytkowanie dla Was będzie łatwiejsze, przyjemniejsze i że będziecie więcej mogli skorzystać i lepiej wykorzystać tę kamerę przy nadarzających się okazjach do filmowania.